zaczynając tę modlitwę, poczuj swoje ciało. Zacznij od stóp. Przez nogi. Tułów. Ręce. Dłonie. Szyję. I głowę. Skup swoją uwagę na jednym odczuciu. To pomoże Ci podczas modlitwy być uważnym na poruszenia, które pojawią się w Twoim wnętrzu. Teraz, polecając ten czas Bogu, uczyń znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poproś Boga, aby w tym czasie uczył Cię wybierać takie miejsca w Twoim życiu, które przynoszą Ci wolność. Przypomnij sobie jedno z ważnych spotkań, które miało wpływ na Twoje życie. Może to była spowiedź, może głęboka i szczera rozmowa. Możesz też pomyśleć o konfrontacji z prawdą, która była przez dłuższy czas ukrywana.
przypomnij sobie uczucia i myśli, jakie ci wtedy towarzyszyły. Zobacz, czy w tych uczuciach był obecny także strach? Strach przed utratą dobrego imienia? Lęk przed alienacją? Lęk przed odrzuceniem? Czy dostrzegasz tam również wielkie pragnienia, chęć wolności, które cię prowadziły? Jak zakończyło się tamto spotkanie lub rozmowa? Za którymi poruszeniami poszedłeś? I jaki one przyniosły owoc?
Ktoś powiedział, że istnieją jedynie dwie rzeczy na świecie. Bóg, czyli miłość, i strach. Za każdym dobrem stoi miłość. Za każdym złem stoi strach. Wszystkie nasze decyzje pochodzą z tych dwóch rzeczy. Albo z miłości, albo z lęku. Lęk popycha cię do złych wyborów. Miłość do tych dobrych. Chodzi o wybory, które dają życie w pełni lub je odbierają. Zobacz, przed jaką ważną decyzją dzisiaj stoisz, jaką ważną kwestię musisz dziś rozstrzygnąć. W swojej wyobraźni spójrz na rozwiązania, jakie do ciebie przychodzą w tej sytuacji. Pomyśl intensywnie o jednym z nich. Jakie uczucia ci teraz towarzyszą? Nazwij je i zobacz, czy coś jest jeszcze przed nimi. Czy dostrzegasz tam strach przed stratą? Lęk przed potępieniem w oczach bliskich, a może także i Boga?
wsłuchaj się w słowa Jezusa z niedzielnej Ewangelii. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Jakie uczucie Ci towarzyszy, kiedy słyszysz, że Bóg Cię nie potępia? Przypomnij sobie, czego bałeś się stracić w podejmowanej decyzji. Zobacz, że Bóg nie chce Ci nic zabierać, że lęk znajduje się w Tobie, a Boża miłość może go przezwyciężyć. Pozwól sobie teraz doświadczyć miłości, która oddała za Ciebie życie. I spójrz nowymi oczami na trudność, przed którą stoisz. Czy łatwiej Ci teraz doświadczyć wolności w podejmowanej decyzji? Powierz ją Bogu, wołając do Niego: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.